Profesjonalna masa szpachlowa Norgips Start and Finish jest gotową masą najwyższej jakości, przeznaczoną do stosowania w budownictwie w celu szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz uzyskania idealnie gładkich i równych powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start and Finish spełnia wymagania normy EN 13963. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start and Finish powstaje z mieszaniny mączki dolomitowej i lepiszcza winylowego z dodatkiem składników poprawiających własności użytkowe gotowych mas szpachlowych. Dzięki temu masa szpachlowa Norgips Start and Finish posiada konsystencję pasty, która gwarantuje łatwe nakładanie i doskonałą przyczepność. Masę można nakładać zarówno ręcznie, jak i maszynowo w warstwach o grubości do 3 mm. Po otworzeniu wiadra z masą szpachlową należy ją dokładnie wymieszać w celu uzyskania produktu o jednolitej konsystencji. Do tego celu najlepiej jest zastosować wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne. Po kilkunastu sekundach mieszania uzyskujemy produkt gotowy do aplikacji. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start and Finish jest masą dwufunkcyjną. Dzięki tej właściwości użyjemy jej zarówno do wykonania warstwy konstrukcyjnej spoiny, jak również zastosujemy ją do wykonania warstwy finiszowej. Dodatkowo zastosujemy ją do cienkowarstwowego szpachlowania całych powierzchni płyt gipsowo-kartonowych w celu uzyskania jednorodnej i wyjątkowo gładkiej powierzchni. Przed przystąpieniem do nakładania masy na połączenia z płyt gipsowo-kartonowych należy oczyścić je z pyłu i kurzu. Do odpylenia połączeń stosujemy suchy pędzel z miękkim włosiem. Gwarantuje to nam uzyskanie maksymalnej przyczepności podłoża z nakładaną masą szpachlową. Na połączenia płyt z krawędzią Norgips NS nanosimy warstwę masy szpachlowej. Następnie wtapiamy w nią taśmę zbrojącą. Przy użyciu szpachli dociskamy taśmę, zbierając jednocześnie nadmiar masy szpachlowej. Do tego celu możemy zastosować taśmę papierową lub taśmę z włókna szklanego, takie jak fizelina lub siateczka. Po wyschnięciu tej warstwy nanosimy na nią drugą warstwę masy szpachlowej na szerokości około 10-15 cm. W przypadku zastosowania taśmy zbrojącej siateczkowej z włókna szklanego istnieje możliwość wykorzystania znajdującego się na niej kleju i przyklejenia jej bezpośrednio na połączenie płyt gipsowo-kartonowych z krawędzią Norgips NS. Na przyklejoną taśmę siateczkową nanosimy warstwę masy szpachlowej na szerokości około 10-15 cm. Narożniki wewnętrzne występujące pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi również musimy wzmocnić taśmą zbrojącą. W tym celu w naroża płyt nanosimy warstwę masy szpachlowej Norgips Start and Finish. Następnie wtapiamy w nią taśmę zbrojącą. Do tego celu możemy zastosować taśmę papierową lub taśmę z włókna szklanego, takie jak fizelina lub siateczka. Do wtopienia taśmy w masę szpachlową warto posłużyć się odpowiednio wyprofilowaną szpachlą. Po osadzeniu taśmy w narożu zbieramy nadmiar masy. Po wyschnięciu tej warstwy nanosimy na nią drugą warstwę masy szpachlowej na szerokości około 10 cm. Aplikator Norgips służy do wtapiania w gotową masę szpachlową Norgips Start and Finish papierowych taśm zbrojących na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych Norgips NS. Zastosowanie tego urządzenia trzykrotnie przyspiesza proces aplikacji taśm zbrojących i dwukrotnie skraca czas potrzebny na wykonanie szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych. Aplikator wykonany jest z tworzywa sztucznego, co sprawia, że waży jedynie 0,8 kg. Po otworzeniu aplikatora montujemy w nim końcówkę prowadzącą oraz mocujemy rolkę z papierową taśmą zbrojącą. Przed wypełnieniem aplikatora gotową masą szpachlową Norgips Start and Finish należy ją nieco rozrzedzić, dodając około 1 litr czystej wody na 20 kg masy. Po wymieszaniu wypełniamy wnętrze aplikatora masą szpachlową. Jednorazowo można wypełnić aplikator około 2 kg masy. Ilość ta pozwoli zamocować około 20 metrów taśmy zbrojącej. Po zamknięciu aplikatora ustawiamy żądaną grubość wypływającej masy szpachlowej. Z tak przygotowanym aplikatorem przystępujemy do pracy. Na połączenia pionowe płyt wklejamy taśmę zbrojącą, prowadząc aplikator od góry do dołu spoiny. Następnie przy użyciu szpachli dociskamy taśmę, zbierając jednocześnie nadmiar masy szpachlowej. W
przypadku wklejania taśm na połączeniach płyt zamocowanych na suficie, prowadzimy aplikator wzdłuż całej spoiny. Aplikator pozwala z dużą łatwością wklejać taśmę zbrojącą na połączeniach płyt, tworząc płaszczyzny pionowe, poziome i ukośne. Po wyschnięciu tej warstwy nanosimy na nią drugą warstwę masy szpachlowej na szerokości około 10-15 cm. Przy użyciu aplikatora możemy również wklejać papierowe taśmy zbrojące w narożniki wewnętrzne, występujące pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi. Po naniesieniu w naroże taśmy zbrojącej z masą szpachlową, wciskamy ją w narożnik przy użyciu szpachli. Do wtopienia taśmy w masę szpachlową warto posłużyć się odpowiednio wyprofilowaną szpachlą. Po osadzeniu taśmy w narożu zbieramy szpachlą nadmiar masy. Po wyschnięciu tej warstwy nanosimy na nią drugą warstwę masy szpachlowej na szerokości około 10 cm. Warstwy te stanowią część konstrukcyjną spoiny. Na powierzchni płyt szpachlujemy również miejsca po wkrętach mocujących płyty gipsowo-kartonowe. Taki sposób wykonania szpachlowania powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych jest sklasyfikowany jako poziom Q1. Ten podstawowy poziom szpachlowania stosowany jest w przypadku, gdy powierzchnia z płyt gipsowo-kartonowych ma być podłożem pod płytki ceramiczne, panele i tym podobne. W przypadku naroży zewnętrznych występujących pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do tego celu stosujemy perforowane narożniki aluminiowe lub taśmy papierowe z wkładką metalową. W celu osadzenia perforowanych narożników aluminiowych na narożnik zewnętrzny z płyt nanosimy warstwę masy szpachlowej Norgips Start and Finish. Następnie w warstwę masy wtapiamy perforowany narożnik aluminiowy. Po osadzeniu narożnika zbieramy szpachlą nadmiar masy. Po wyschnięciu masy na osadzony narożnik nanosimy warstwę masy szpachlowej na szerokości około 10-15 cm. W celu osadzenia taśmy papierowej z wkładką metalową na narożnik zewnętrzny z płyt nanosimy warstwę masy szpachlowej Norgips Start and Finish. Następnie w warstwę masy szpachlowej wtapiamy taśmę papierową z wkładką stalową. Do wtopienia jej w masę warto posłużyć się odpowiednio wyprofilowaną szpachlą. Po osadzeniu taśmy na narożu zbieramy szpachlą nadmiar masy szpachlowej. Po wyschnięciu masy na osadzony narożnik nanosimy warstwę masy szpachlowej na szerokości około 10-15 cm. Po wyschnięciu drugiej warstwy masy, warstwy konstrukcyjnej, na połączenia płyt nanosimy trzecią, finiszową warstwę masy szpachlowej Norgips Start and Finish lub Norgips Extra Finish na szerokości około 20-25 cm. Warstwę finiszową masy nanosimy również na łączenia płyt w narożach wewnętrznych i zewnętrznych. Celem naniesienia warstwy finiszowej jest wyrównanie i wygładzenie powierzchni na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych, aby wraz z płytą tworzyła jedną płaszczyznę. Dotyczy to również miejsc po wkrętach mocujących płyty gipsowo-kartonowe. Po wyschnięciu masy szlifujemy jej nadmiar papierem ściernym lub siateczką ścierną o granulacji P120 do P180. Taki sposób wykonania szpachlowania powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych jest sklasyfikowany jako poziom Q2. Poziom ten określony jest zwyczajowo jako standardowy, ponieważ spełnia najczęściej stawiane wymagania estetyczne dla powierzchni wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Takie przygotowanie powierzchni można pokryć typowymi farbami matowymi, emulsyjnymi i akrylowymi, farbami strukturalnymi, tynkami ozdobnymi i tapetami o grubej i średniej strukturze. Po wyschnięciu warstwy finiszowej na całą powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych możemy nanieść cienką warstwę masy szpachlowej Norgips Start and Finish lub Norgips Extra Finish. Najczęściej grubość nakładanej warstwy wynosi około 0,5 mm i jednorazowo nie może przekroczyć grubości 3 mm. Po wyschnięciu masy wyrównujemy powierzchnię, szlifując ją papierem ściernym lub siateczką ścierną o granulacji P150 do 180. Taki sposób wykonania szpachlowania powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych jest sklasyfikowany jako poziom Q3. Jest on stosowany, gdy dla wykonanych powierzchni stawiane są podwyższone wymagania estetyczne. Tak przygotowane powierzchnie można pokryć farbami cienkowarstwowymi, jedwabistymi i z połyskiem, tynkami o uziarnieniu poniżej 1 mm oraz cienkimi tapetami o delikatnej strukturze. W
celu uzyskania powierzchni spełniającej najwyższe wymagania estetyczne, należy na wyszpachlowaną powierzchnię nanieść ponownie cienką warstwę masy szpachlowej Norgips Start and Finish lub Norgips Extra Finish. Taki sposób wykonania szpachlowania powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych jest sklasyfikowany jako poziom Q4. Tak przygotowane podłoże przeznaczone jest do uzyskania powierzchni z gipsu alabastrowego, imitującego marmur, pokrycia gładkimi foliami samoprzylepnymi lub farbami z połyskiem,